W Brukseli odbędzie się dzisiaj spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Podczas rozmów Polska poruszy sprawę sytuacji na Białorusi. Białoruski sąd skazał dwie dziennikarki Biełsatu na karę 2 lat pozbawienia wolności za to, że relacjonowały antyrządowe protesty. Wiemy, że Katerina wytrzyma każdą próbę. Te wszystkie trudy bardzo zjednoczyły nasz zespół. Mamy nadzieję, że ta wiosna przyniesie nam coś dobrego i pozytywnego. Według Organizacji Praw Człowieka proces miał polityczny charakter. Na Białorusi prowadzone są represje wobec krytyków obecnej władzy oraz tych, którzy podważają oficjalny wynik zeszłorocznych wyborów prezydenckich. Uważam, że wszystkie sprawy wszczęte w związku z protestami są absolutnie bezprawne, ponieważ obywatele korzystają ze swojego prawa do pokojowego protestu. Nie może to być postrzegane jako naruszenie porządku publicznego. Temat sytuacji na Białorusi poruszy dzisiaj Polska podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Jednym z wątków będzie unijny plan ekonomicznego wsparcia dla demokratycznej opozycji, poinformował stały przedstawiciel Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Polscy dyplomaci apelują do unijnych urzędników o wsparcie dla Białorusi. Na polskim przedstawicielstwie zawisła grafika z osadzonymi dziennikarkami. Solidarność z białoruskimi dziennikarzami z Brukseli ze strony stałego przedstawicielstwa RP w Brukseli. Powstańmy razem w obronie wolności prasy i praw człowieka. Skomentowała akcję liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. Sprawa Białorusi została poruszona w Brukseli już w ubiegłą środę oraz w czwartek podczas spotkania unijnych ambasadorów.